Jamy. Jak OBS będzie miły. Co myślisz o kurierze GLS? Nic. Nie podpadł mi ani jakoś specjalnie się nie wyróżnił. Nie wiem, czy kiedykolwiek dostarczał mi paczkę. To co? Normal mode, bo nie mam pojęcia, czy tam zacząłem, czy nie. Nie ginie. Nie słyszycie audio! Teraz słyszycie audio. I co? Tu na 4 ciśniemy, bo więcej nie ma. W idealnym świecie bierzemy sobie szczypce. Patrzę, tak czas zresetuję, ale jeżeli będzie coś użytecznego, a nie będzie szczypcami, to i tak będę miał. Bo i tak trzeba rozgrzewkę zrobić. Tylko wtedy wiadomo, będę sobie przypominał tarczowy build. A jak już będziemy szybcami cisnąć, to nie. Bo nie będzie miejsca na tarczy żadnej. Okej, okay, to już to nie jest dalej to, co chcę. Ale ujdzie. Mogę to wziąć, to. I skillsy wymienić jak najszybciej się da. Bo to jest fajna, będzie dystansowa. Żadnego team to tylko nie będziemy tutaj mijać. Wszystko bierzemy. Chodź tu, panie. I ciebie też załatwimy. Nie wiem, liczę na to, że jeżeli nawet nie na początku, to kiedyś te szybcy znajdziemy jednak. Bo z tego co widziałem, to nimi strasznie łatwo jest ogarnąć sobie. Bossa za niego. Kusi, żeby na to zmienić. Chodź tu. Wiadomo, za to by to było. Mniejsze obrażenia. Nie, nie ma sensu. Sprzedajemy. Tu oczywiście wszystko będzie zielone, bo liczę, że później będziemy mieli czysto zielony build. Czyli niszczymy cwaniaczków. O! I fajnie. Ty mi dasz... Ujdzie. Nie wiem, znaczy wiem, o której tarczy mówisz, ale nie mam pojęcia, czy ona jest po prostu odblokowana, czy coś trzeba konkretnego zrobić, żeby ją dostać. Siema, Mugol. Tutaj... na razie wszystko załatwiliśmy. To jest droga do kanałów, to wiem, że i tak później nie będę szedł tędy. Dlatego można tutaj w pierwszej kolejności załatwić mapkę. To jest przejście do tego nowego? I chodź tu. Właśnie, cwaniaku byś uciekał. Czy dobra jest? Nie widziałem jej w akcji. Opisowo wygląda ok. Siema, Ero. Masz już pizzę? Nice. Pozazdrościć. Siema! A siema! Okej, okay. Minimum na tym pokój jest załatwiony. 30 bez dostania hita. Tego nawet nie widziałem. A jestem pewny, że jest u niego dzisiaj stream. To mógłbym wziąć, bo w życiu nie będę używał tego boosta. Proszę nie powiedzieć o konkurencję. Oj tam. Widzę, że tam jakiś ping poleciał, więc być może to jest nawet odpowiedź na twoje pytanie. Ale jak możesz się domyślić, nie jestem teraz w stanie tego sprawdzić. Albo ma, albo nie ma. No chodź tu, cwaniaku. I też możesz do mnie strzelać. Wystarczy, to by nie było takiego bogactwa. Tutaj...
Z jednej strony kusi, żeby double turret zrobić, a z drugiej strony ja będę zielony pakował, więc opłaca się dalej utrzymywać te skillsy, żeby miały coraz większe obrażenia. Okej, okay, czyli to jest gorsze w takim wypadku i sprzedajemy po prostu. Tu oczywiście zielone. I może za chwilkę na górę pójdę. Tu jest oznaczone, że to jest fabularne, więc można spokojnie ominąć. Ta moc jest dobra. Może, ale planuję ją podmienić na wnyki i gwizdek. Tak jest obecnie build, który staram się zawsze utrzymać. Szybce są mele. Więc na nie będziemy polować. Nie tym razem. Tutaj widzę... Jest też fabularne. Też tak w cudzysłowie fabularne, więc można spokojnie pominąć. Czysto czerwone. No spoko, mógłbym. Fajnie, że byłeś. Do następnego. Proszę ginąć. O! Świetnie. Byłem pewny, że zginął już. Znaczy nie, tam mamy mięsko w razie potrzeby. Widzek do pięcha, dokładnie tak. A demet. Byłem tu greedy. A to dwa czerwone, do widzenia. Czyli jedno melee nam zostanie, jeżeli jeszcze jednego mięska nie znajdziemy. Bo mięsko nam tylko, ten kurczak tylko jedno naprawi. Tam czeka prosto tuż przy tym teleporcie. Tylko tu nic więcej nie mamy do załatwienia. Czyli tak. Tu sobie naprawić. I myślę, że pójść klasycznie. To kusi właśnie... Jaki to jest routing, żeby pójść sobie potem do tego olbrzyma. W tym miejscu ja ogólnie byłem. Tutaj był Tinted. O, go przegapiłem wcześniej. Bo w sumie, jeżeli byśmy mieli szczypce, to łatwiej nam będzie olbrzyma załatwić niż typka z Watchtower. Assassin chyba się nazywał. O, już nie zmienili jego nazwy później. Graveyardem. Tylko to jest tak, że jak pokonam typ, jak się nazywał Incomplete, teraz już nawet nie wiem, jak się nazywa. Na Black Bridge'u. To potem, zamiast i tak jak zwykle, to mogę po prostu... Jeżeli bym się nie przejmował ciemnym podziałem, to mogę iść na fiordy. I może tak zrobię, nie będę się przejmował ciemnymi podziałami. Przejdę przez niego. Widzieli dzisiaj walkę na 5 celsów? Tylko pytanie, jak obydnie. Jeżeli miał szczypce, no to takie opezą te szczypce. Troszkę dogadać. Tu oczywiście bierzemy nekromancję. I do przodu. Podmienić dystansową na ten... Z fiorda mogę pójść ciemnymi poziomami. Ciemnymi na graveyard. I graveyardem już wiadomo. To się upewnię oczywiście, ale wydaje mi się, że dobrze mówię. Pani stary film. Jak na niego czekam, to nie leci, no. Czyli co po grebie idzie? Za chwilę zobaczę, co jest ten routing. Bo byłem pewny, że typek ciśnie tak, jak mówię. I że zawsze na olbrzymie kończy. Okej, proszę mi tutaj ginąć. Sekunda. Mam tutaj poradnik. Mamy guide. I masz tak. Black Bridge. Ja chcę trafić do Guardian's Haven. Albo Cavern. Też dobrze mówisz. Nie, ja mogę przez ciemny trafić. Tylko muszę mieć dwa celsy. A tu jest załatwione.
Gwizdek dostałem za to, że ten... Że pokonałem 30 typków w poprzednim poziomie. Był jednym z tych bonusów. O, damy. Znaczy, był jednym z tych bonusów, mówiąc po polskiemu. Są po prostu małe drzwiczki, które... Musisz mieć dwa serce, żeby otworzyć i nimi trafisz do olbrzyma. I tak mi się wydaje, że typek, którego oglądam... Tylko rzadko go oglądam, dlatego nie jestem pewny, że w ten sposób to przychodzi. Znaczy najprawdopodobniej to ten, zobaczymy na tym podejściu. Tu po prostu szedłem więcej HP. Chyba mu czekałem wtedy. Powiedz, że długo się nie zastanawiałem, żeby podnieść młotek. Młotek, gwizdek. Nie. O, ciekawe. Nie, skąd się tutaj wziął młotek. Nie, i kasę oszczędzam. Nie gra nigdy na dwóch sercach, no to widzisz. To też jest nietypowe, nie? Nie masz za dużo przejść, które wymagają serców, żeby dostać się do innego biomu. Tak naprawdę nie byłem w ciemnym biomie, więc bardzo możliwe, że tam nie się dostaniemy wycisk. Jeżeli nawet nie całkiem. Co miło czeka tu? A, troszeczkę za dużo tego. Minimalnie. Nie, to nie ma takiego zasięgu. Okej. Okay. A młotek za... Młotek. Piącha i gwizdek. Zawsze spoko. Szkoda, że zabierze zielone. Ale... Ten damage received będzie tutaj ważniejszy. Gwizdek nigdy mi nie zadaje obiarń. Z tym poczekam, ale na koniec na pewno zjem. Jest blisko tyle powietu, nie będzie mi szkoda zmarnować troszeczkę czasu. Ode. Szkoda? Wow. To, to może zrobić tak. Wszystko to byłoby w wodzie do tej hity. Oj, się tylko. O! Nawet cię nie widziałem, god damn it. Zupełnie nie widziałem tego cwaniaczka. A na tych sobie nabijemy, już mamy 10. Myślę, że i tak da się tutaj 60 bić. Jeżeli więcej jakichś właśnie takich małych pokoików odwiedzę. A jak nie, to trudno. Szczypce. To nie są szczypce. Do widzenia. Jeszcze w ogóle... Okej, okay, tam są dziadowskie przedmioty. Bo widzę ten złoty obszar. A tamte przedmioty ogólnie sprzedam. Ja sobie myślę, że ten typ z sercu to postać tragiczna. Tak, on jest złym typkiem ogólnie. Ja liczę na to, że jak już ten dostanę te szczypce, to będą bardzo drogie. Dlatego chomikuję całą kasę, jaką mam, to nie potrzebuję. A demet. W sumie tak. Zniszczę już wyżej, ja tu poczekam. Nie jeszcze niż tego cwaniaka szybkiego. Kasa. Mamy 17. To małe szanse jednak. Na jakieś sensowne tutaj wbicie tego combo 60 typków. Znowu nic, co mnie, nie, co mnie by interesowało. Do cwaniaczka, bo się nie teleportuje, tylko strzela z daleka. Tragiczne w sensie metaforycznym. Troszeczkę. Ginie cały czas. Tu jest cwaniak. Okej.
I kusi to wziąć tylko dlatego, że ma podwójny damage. O tak, to ma większy, jasne, oczywiście. Nie wiem, z takiej bieli nie korzystałem. Może ja z życia jakiego odblokowałem. Nie pokryje się tu w kolce żadne? Nie. Potrzebuję wyniki. Nie, to nie są wyniki. A tu wyniki. Nie. Do widzenia. Niby zielone, ale jak chcesz szybszy obroń. Przynajmniej na ten moment. Bo wiadomo, że szybcy to już w ogóle dobiło mi pęd. Czy coś tu pominąłem? Nie bardzo. To dalej. I do przodu. Tu jest kwiatek, jakby ktoś chciał. No to ja muszę pamiętać, że muszę klikać zamiast przytrzymać. Myślę, że się zdziwię. Raz czy dwa razy. Ładnie to niszczy. Jeden typ jak wygra, to i tak przegra. No to akurat fakt. Okej. Okay. Dwa mięska mam, więc malej całkowicie się pozbędę. Jeżeli więcej hitów nie będzie. A, nie mogę trzymać. W ogóle. Chciałem sprawdzić. To na wszelki wypadek. Tam nie ma kolcy. Albo kolcy. To jest głowy. A to... jest bez sensu. Sobie tylko załatwimy sobie na szybko. I tutaj gdzie trafię? Co tu jest takiego ciekawego? Na pewno takie drzwiczki. Masz wino? Nice. Alkoholizm w pełnym wymiarze. Takie małe buteleczki. O! No family friendly. Otwierane na zakrętkę. To tylko mogę pozazdrościć. Tu nic nie chcę. I tak jest teraz tego mięsa dużo. Jest 60 załatwione. Jak miło. Darzuli te butelki. Spanie mi będzie to jeszcze wykorzystywał. A to już wszystko jedno. I tak wbiłem to 60. Chodź tu. A to ma piwo, zaraz będzie pisać. Ona ma wino, zaraz będzie pisać pierdoły. O czym ty mówisz, panie? Jak już to gadać? A no widzisz, tego niestety nie usłyszymy. Nie tym razem. Napisałeś inaczej przyło? A, napisałeś inaczej. Znaczy... dobrze napisałeś. A tego nie załapałem, co ty poprawiasz. Jeszcze tu mamy. Sobie całkowicie wyczyścimy pasek. I teraz co? Oczywiście idziemy dodatkowy poziom, żeby dostać jednego shota na tym. Na klątwie. Na samym początku. Ero, nie możesz tak pisać. Prosisz się po prostu. Sam się podstawiasz. To jest za mało damage'u, idźmy z tym. Widzisz? Ja mówię, że się podstawiasz, a nie doczytałem wiadomości. Nie doczytałem, idę dać mamie spróbować.
Dlatego zwątpiłem przez sekundę, skąd się ta mama wzięła. Więc całkowicie przepraszam. Tak to jest, jak się nie czyta czatu. Smakuje rodzicom? Świetnie. Ma duchy w domu? Przepraszam, Eza? Teraz będziemy takie coś. Spadło wino teraz? A to musiało być ten! Z piętra wyżej coś przywali. Ja się do tego tak przyzwyczaiłem, że nie słyszę tego. Będę smakować winem tyskawkowym. Okej. Okay. To jest więcej. Tylko... A w sumie. Co tam? Aż tak. Aż tak. I tu fajnie zrobili, że jest masę niewidzialnych przeciwników, jak widać. A jakby ich po prostu tak załatwił? Uff. Każdy raz jest straszny dla mnie. Niewidzialny przeciwnik. Okej. Okay. Jest niżej typek. Jest nawet dwóch! Okej. Okay. Odsłonił typku. Świetnie. I do tego czekoladki. Nice. Niewidzialny golem magmowy. No co? Nie rozumiem, czym problem. Ja tak w sekundę straci cały HP. Może mi wyjaśnić, o co chodzi z tymi... Mam jedną komórkę, mam 5 komórek. Poziom trudności. Przypomnij mi pierwszy na początku kolejnego podejścia, to dosłownie... Jest tam opis. Że każda ta komórka... Oprócz utrudnienia przeciwników samych... Jeszcze kilka rzeczy innych... Zmienia. Byłeś pierwszy? No cóż. Tak chyba... No, ja się nie odzywam. Jak byłeś pierwszy. I fajnie. Czy coś tu niżej? Nie. Jakby zrobił... Tak. Tu jest jakiś... Nawet więcej cwaniaków niewidzialnych. Tam trzeba czekać 10 sekund. O! Troszeczkę mi pędu zabrakło. No pokaż lewą stronę! O, się wpakowałem. O, dammit. Widzę dużo czerwonego. Za chwilkę ogarnę. Naprawdę, dajcie mi po prostu chwilkę. O nie! Jest źle. Czemu nie bossa? Czemu nie elitę? Jest źle. Przepraszam bardzo, ale jest źle. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Okej. Okay. I tego nie chcę. Co myślisz o... The face is just a game... A, za dużo Twittera, tyle powiem. Można po prostu pominąć tweety ninja i wyjdzie się na tym na lepszy, na dłuższą metę. Pani to jest wszędzie. Proszę pinąć, dziękuję bardzo. Zrobimy tak.
To jest jakiś... To jest trucizną. Idź mi z tym. Dziś dowiedziałem, że mamy dwie kobiety na Discordzie. Dobrze, że chociaż o jednej widziałeś. Bo mogło być gorzej. Także myślę, że jak już się pakujemy w takie rzeczy. Tamten tweet hejtowali bardziej dlatego, że wcześniej Ninja mówił, że hej, jak to gry komputerowe są bardziej wymagające niż taki sport, inaczej niż ludzie mówią. To takie, to są po prostu inne rzeczy. Więc może po prostu w izolacji ten tweet nie był aż taki dziwny, ale przez to, że to był kolejny tego typu tweet od niego, to już było dziwne. Skąd wiesz, że jestem kobietą? Musiałem ci na słowo uwierzyć, więc mam nadzieję, że tutaj się nie zdziwię pewnego dnia. A! No! 50 typów atakuje mnie, ja macham tarczą. I wszyscy to mają gdzieś i tak po prostu przechodzą przez tarczę. O, Demek, masz takie utrudnienie. Świetnie. Bardzo rozsądne. Nie lubię tego poziomu. Malaise. I 3 bonusy. Niech będzie. Nie tykam tego tematu. Ten łuk to trzeba zmienić na coś bardziej sensownego. Chodź tu. I teraz tak. Bez wątpienia trzeba go gwizdkiem najpierw ciupnąć, bo to inaczej będzie problem. I się rzucić na to od razu. O! Fajnie. Tak, dla mnie spoko. Ale świetnie, mi tu spełnisz. Okej. Okay. Nie. Okej. Okay. A ten łuk to już za długo tu trzymam. Potrzebuję coś innego. Czy jest co... może być lepsze. A i tak mam... Tam niżej nic nie chcę. To mogę sprawdzić. Jest lepsze. Pod każdym względem. Jak dzień minął? Był bardziej pracowity niż się spodziewałem. Nie miałem pojęcia, że do 18.40 będę zajęty i dopiero wtedy wejdę do domu. Dawaj, idę tu przejść. To wtedy bardziej o to chodzi ten, jak... Była mała szansa na to, że konflikt się zrobi na Discordzie. O tym jest mowa. Gdzie się szlajałeś? Byłem... W sumie to jest najgorsze, że ten. Że wszystko załatwiłem w Galerii Rzeszowskiej, ale przez to, że tak jakoś wolno szło. Aż potem też musieliśmy naokoło wracać ten... do domu, bo jeszcze trzeba było zahaczyć o 5 rzeczy. Ale to nie miałem pojęcia, że... Może być, że wszystko, co już zaczęliśmy robić, to w sekundę się załatwiało, ale za to między jednym sklepem a drugim, albo tam nawet nie sklepem, to już strasznie dużo czasu schodziło. Czy ja coś tu muszę... Nie, już tylko wyjść do tego. Do kolejnego poziomu. Turniej w nogę na WF-ie? Nie wiem, ja zawsze jakoś bardziej wolałem grać, ale lepsze to niż nic. Jasne. Ty nie masz dla mnie nic. Ty masz dla mnie...
Dead Inside. I świetnie. Tyle podpowiedzi i nic. A okej, teraz ja miałem mówić, że nawet ja nie pamiętam, co na tym blisko gdzie było ten poruszany, a teraz pamiętam. Ale nie wiem, czy chcemy to poruszać. Tak to było ten quality, że nie musiałem się odzywać i wszyscy się sami ten doszli do wniosku, że nie ma to większego sensu. Gdy się w... A chujesz wygrałeś? To jest tylko istotne. Czyli co, że nie jest ważne, czy miałeś, czy dobrze się bawiłeś, tylko czy wygrałeś. Lepiej nie poruszyć tego? Zgadzam się. Napisał, że wygrał? No napisałem, że tak? Czy uwierzycie mi na słowo, że jestem troszeczkę zmęczony? I że nawet jak nie jestem zmęczony, to ten... To nie umiem czytać? Siema, Lenbrok. Znaczy, staram się odblokować. Poluję na szczypce, bo one byłyby fajne, żeby złanżetować... Może nie dosłownie, ale prawie złanżetować... Nie, kłamiesz. Hand of the Night. Tylko, że z tym może ciężko iść. Giganta? To świetnie, bo i tak miałem do niego iść. Ale demet. Ostatnio widziałem, dosłownie tak samo ktoś pisał na ten innym czacie i mówiłem, nie, teraz wszystkie celsy w Hand of the Night, czyli ja byłem nie na bieżąco. Demet. Trzeba iść w górę. A gdzie to jest ten? Fabularnie niepodpowiedziane? Że tak jest inaczej? Czy na podstawie czego to można się domyślić? Chyba nie, świetnie. A jakbym miał wnyki, to bym się rzucił na to. A tak to poczeka chwilę. Też się zdziwiłeś? Nie dziwię się, że się zdziwiłeś. Bo to tak jest bardzo nieintuicyjne. Lecz to jest sens, robisz tak samo, a ostatni nie. Bardzo dziwne. Ty czy... Jeszcze jest? Robisz, że jest najdziwniejsze, że Hand of the... Nie. Że Giant to nie jest ostatni boss. Go pokonasz i tak chyba dalej się będzie przychodziło podejście, nie? Tylko po prostu teoretycznie można sobie ułatwić, że czterema sensami dochodzisz do tego momentu i masz szansę pewnie w tym samym podejściu załatwić jeszcze ten ostatniego bossa. Bo jak ktoś się sfejluje, to kolejny raz już trzeba całość na pięciu przechodzić. A! Chciałem na wielki pozałatwiać. O, świetnie. No, come on. Masz tu. Wspaniaczku. Kresz czysta? Czemu nie? Chyba wcześniej załatwię tą elitkę tylko. O, najlepsze się trafiło. Turret. Możesz szybcować? Staram się. Ale nie wychodzi jak zwykle. Czemu nie? Tak, chyba wszystko jedno. Szukam i tak całkiem zielonych. Potrzebuję i tak lepsze mele. Czy to jest lepsze mele? Nie jest lepsze mele. Roluj w sklepie? To jest jakaś taktyka. 500 spoko, tylko jeszcze trzeba tu final bossa zabić? No to myślę, że w tym szczypce mogą właśnie pomóc. Okej. Okay. Jeden mniej.
Szkoda, że jak w Enter the Gungeon nie można w każdym momencie sobie teleportu użyć, tylko trzeba iść do niego. Ale to jest mały szczegół. Alienation i in acceptance. Też nie, mi się wydaje, że moje combo jest ok. Za co byś zmienił i co to w ogóle robi? Bo jestem ciekawy. Ewentualnie, jeżeli jakoś w wyjątkowy sposób trzeba odblokować, to też byłbym wdzięczny. Zresztą akurat mogę wyglądować sobie później. A to jest to czerwone, nie? Tak samo jak ten flakon wygląda, tylko czerwony. I zwiększa damage. To tak, to on był ogólnie proponowany, jeżeli chce się jako ten flawless pokonać Hand of the Night. To sobie bierzesz ten flakon, co ja mam teraz, bierzesz sobie czerwony, nie otrzymujesz damage. Ja o tym mówię. Znaczy, miałem myśli, że szkoda, że tutaj nie jest tak jak w ETG, gdzie można sobie w każdej chwili włączyć teleport. Może źle sformułowałem zdanie? O, świetnie. Ale to miałem na myśli. No wiem? Okej. Okay. To bardzo dobrze, że wiesz, bo ja też wiem, że wiesz. I wiem, że wiem. Co mi moja ten, mój flakon? W sumie to biorę chyba głównie po to, żeby elitki mi infekcje ten naprawiały. To jest taki bardziej defensywny. Heavy crossbow? Ja się nie przekonałem, ja tutaj szukam jeszcze jakiegoś innego, ten innej broni głównej. Zielo, to jest ten, bez kolorów, dlatego jest ok. Ale wolałbym po prostu fajną zieloną. Dzięki Young Bzyko za followa. Każdego one-shotujesz? Tak, tylko jak nie trafisz, to czekasz chwilę, nie? Unikali ich trafień. Znaczy nie, ja można powiedzieć, że właśnie przerwałem ogólnie granie w Dead Cells, dlatego że optymalnym sposobem grania było to, że pomija się masę przeciwników i goni się tylko po challenge te, dorsy. Jak dali możliwość znowu, że znowu, jak wpadli na to, że po prostu można było spokojnie sobie zwiedzać poziomy i tak dostawać bonus za to, że się bez hita wygrywało. To w tej wadzie kusiło, żeby wrócić z powrotem do serca. No co dużo tego, poisona dostaje. Jak się go zablokuje skutecznie. Ale dobra. Siema typu. Tam jest Hunter's Bow. Kusi. Kusi, bo on jak z daleka będzie, to ładnie będzie one-shotował. Jak chce iść na giganta? Fiordy, potem przez ciemność, w ciemności znaleźć drzwi małe na dwa selce, giant. A widzisz, panie? Dosłownie tą samą rozmowę mieliśmy niedawno, więc się nie dziwię. Ja, wiesz, sam sprawdziłem i tak w tym. W tym pojadniku ogólnie najpopularniejszym. Jeden z bardziej popularnych przynajmniej. Explorer's Guide 1.4. Kusi, żeby zmienić, ale to mnie załatwi. Nie powinienem. Krzyżopedia. Podlinkuj pojadnik? Napisz mi ten, proszę, na Steamie. To zrobię to przy pierwszej okazji. Bo tak to zapomnę, znam siebie. Znaczy, jak ogólnie zobaczysz ten, pojadniki steamowe na ten, w Dead Cellsach i będziesz najlepiej oceniany, to on będzie spokojnie w top 5. Explorer's Guide. Ja
taki farsz, żeby to mi nie przywaliło. Tylko dobić. I dalej. A tam idziemy na jakąś windę czekać. Na to trzeba niestety. I. Cinteczek zawsze spoko. A tu nie challenge'owe, tylko zwyczajne. To się obejdzie, jakby było zielone może. Ale nie jest. Nekromancja jest mocna. Dlatego zawsze w pierwszej kolejności biorę. Bo tak nie jeździ, można sobie HP odnowić w ten sposób. To nieco szybciej i rzeczywiście trzeba by coś tu zrealizować. Nope. Nie tym razem. Teraz moglibyśmy dokończyć to, co mamy tutaj. Oh, come on. Dobrze prowadzę? Tak. Za szybko kliknąłem, zwątpiłem. A tu co? Nie będziemy ryzykować. YOLO zawsze. Dajmy coś z mojego czasu troszeczkę. Szczególnie, że nie planuję ginąć. Szybca to nie jest kosa? No tak, jak najbardziej, zgadza się. Czy mogę pomóc? O właśnie, bo ja tu miałem ten. Tego niszczyć. Zrobimy tak. Szybcy syp. Dwa zielone, to akurat kusi, żeby podmienić. Zielone zawsze spoko. Może tędy bliżej? Do telepoetu? Tu nie mamy co, w lewo będzie można. Fajna nowa tarcza tutaj jest. Jaką tarczę teraz? Zobaczymy. Czy to jest opłacalne, czy nie. Jak się tam pakowało? Tędy się pakowało. Siema, Iron. Sobie przejdziemy. Zielona oczywiście. Lepszy damage ten oddaje. I bierzemy. Do widzenia. I z powrotem do telepoetu. Chyba, żeby poszedł jakoś... Pójdziemy po kolei. Tędy pójdziemy w lewo. Co może pójść nie tak? Chciał tego melee się pozbyć. Oto! Znaczy wiadomo, że później się pozbędę tarczy. Ale to teraz wygląda jak fajna tarcza. Coś co mój go kuszy. Znowu uczyłem sobie mięsie, czy o najlepsza broń. No to wygląda, to się podbędziemy w takim wypadku. Nie, to spoko, Iron. Fajnie, że jesteś. Nie, myślę, że szybko zginę z tą bronią, ale zobaczymy, co da się zrobić. Właśnie, cwaniaku. To gigantyczny domik zadaje, gadamet. Nie, masy kostiumów jeszcze nie mam odblokowanych, nie przejmowałem się tym. Łatwo byłoby farmić niektóre na jednym celsie, albo na żadnym. Rekord widzów? Znaczy... To jest nie do końca prawda, bo jak to... Jak koleś nazywało, co Lenok polecał. Scrub Rage? To nic nie pamiętam. To było naście widzów. Tak w najbliższym czasie, a of all time, no to miałem więcej za czasów Izakowych. A nie. Się wpakowałem, jest bardzo źle. Jest bardzo źle.
Nawet ja to pamiętam. Ja nigdy nie zapamiętam. Ja mam tylko kostium latającego alkoholika, bo kosztował jeden cel. Aha. Cieszę się z twojego szczęścia. Nie mogę powiedzieć. Katanet. Zmieniłem się stajeczą. A teraz to już w ogóle. To jest kolejny regalik. Jest taki quality. O nie, idź mi z tym panie. Do widzenia. Siema Keras. Też się cieszysz? Ja też się cieszę, że się cieszę, że się cieszę. Do usług. Kolejny regalik, bardzo polecany. Bo nie wydaje mi się, żeby rewolucyjne było posiadanie gry, gdzie jest masę broni, które posiadają zawsze jakieś modyfikacje. Ale to jest na tyle wykonane po prostu w fajny sposób, że tylko pozytywne opinie słyszałem o tej grze. Zawsze miałeś widzów z opitolą głupoty? Zawsze. Mniejsze albo większe, ale tak. No chodźcie, cwania, bo to. Aj, najgorzej. A ja mogę po prostu ciebie na nudziarze załatwić w ten sposób. Też dobre pytanie. Nie ma znaczenia. Obecnie ma więcej zielonego. To sobie zejdziemy. Gdziekolwiek teraz jestem. Pytanie retoryczne. Ale tak jakbym dostał szczypce. A w ogóle wnyki jeszcze mam szukać. Tak też można. Dajcie wnyki. Blackbridge, okej. Mała szansa jest na to, że tu jeszcze na dole... Znaczy... Duża jest szansa na to, że jest przeciwnik. Mała, że jest cokolwiek użytecznego. Czemu nie atakuje? No. Jest tam tinted drug. To jest tinted drug. Załatwimy go jeszcze. No szylaj. Skażone mięsko. Całkowicie bezużyteczne. A my tutaj... Mamy jeszcze jedną odnogę. To sobie pozwiedzamy. Tu nic. A ty sklep! Wnyki. Wnyki. I fajnie. Mówisz, masz. Czyli tu wszystko. Tylko do bossa pójść. O, tutaj. Okej, przypadkiem nacisnąłem, ja bym chciał biegać. Przyzwyczajeni nie wiadomo skąd. Z jakichś spelunków. A, to się nawet nie udało. Najgorzej. Tu nic. Czy nigdy na tego nie wydaje kasy. Bo zawsze kończy się gorzej niż zaczynało się. Będę zamrażał, bonus od zamrażania, świetnie. Tu można by poszukać bonusu od zamrażania, a tu jest. No, fajnie. Jest jabłko. Do smacznego w takim wypadku. Smacznego jabłka. Jaką na ciebie taktykę wziąć? Zawsze wnyki. Tutaj jest złapany. Spanikowałem. No, najgorzej. Spowolniłem za bardzo. Jakbyś nie miał tej blokady i nie wiem, auty wokół siebie, byłoby dobrze. Może w ten sposób więcej HP mu zabiorę nagle. Okej.
zablokować, bo cwaniak się tutaj panoszy. Szybciej, full agresja. Nie mam ammo! Gib ammo! Gib ammo! Jednego hita dostałem od niego, no. Goddammit. Co ty mi tu dajesz? Słaby łuk. Do widzenia. Krole. Będzie przynajmniej na jeden pełny. I nigdy. Idź mi z tym, panie. Teraz fiordy, potem ciemność. Nie. Chociaż nic. Teraz fiordy. To teraz nawet się tak nie nazywa. Stilty. Na village. Potem ciemność. Pierwszy raz od dawna przeżyć ciemność, bo w ogóle tam dawno nie chodziłem. Kappa, często sarkazm, krótko mówiąc. Pomyliłem sobie. Jest kluczyk, to się akurat przyda. A tu co? Tutaj mamy... Fabularne, No, przepraszam bardzo. O tym nie rozmawiamy. Co to mogę powiedzieć? Tak to było. W ogóle są ptaszki, ptaszki są bardzo fajne. Nie dziwię się, to jest świetna gra. Chyba na coś chcę od ciebie? Musi mi na słowo uwierzyć, że została przytulasa już. Tylko widać, nie zauważyła. To taka morda z liter. I przy tej wersji zostańmy. To jest dosłownie nic więcej niż morda z liter. O, gadamy, tego więcej będzie. Nie! Może tak? Za dużo tego troszeczkę. O, świetnie. Się zaczaił na mnie. Zróbmy... Może tak? Okej. Okay. I znowu kłamisz, że niemożliwe, że ją przytuliłeś. Ach, ten kyży. Panie, się nie znasz się. Tyle mogę powiedzieć. Coś czujesz, że nie chcesz wiedzieć? Nie chcesz wiedzieć. Pod żadnym pozorem nie gogluj tego. Chodź tu. God damn it. Wcześniej to w ogóle nie sięgało. Czego do widzenia nie zapomnę. No. A ja indeed. Chcę dobić. Ci będą mnie cały czas uderzać. To ja mogę powiedzieć. Teraz pojluję. Dawałem unik. Tylko kto by pomyślał, kusza jest wolna. Kto by się spodziewał? Tu mamy... Jakbym wiedział, jak się tą lutnią... posługiwać. Zaiste. Kusi. Kusi, żeby przy tym zostać. Tylko nie wiem, jak ci krzyczy tym robi. Bo jest napisane, że... The second and third attack are critical if you strike at the right time. Co znaczy right time?
Rzucanie przekuszy. To jest przynajmniej pewniejsze. Tak gdyby w krzypta nie umie lub nie ugrać. A to widzisz. Takie życie niestety. Ironia losu. Tutaj nie. Ale częściej trzeba to używać. Ty mi dajesz... Nie jest mięsko. Dajcie mięsko. Tu chcę dalej mele. Nie. Mele. 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 Ej. He's done it. Nie będzie łamania żadnej lutni. Ej, teraz wystarczy zginąć w sekundę. Bo nagle inaczej gram. Niż przez całą tą ten. Nie mam żadnej tarczy. To wiem tylko tak. Zgadzam się. To nie healuje żadnego melee's, nie? Nie. Do widzenia. Dwie broni w cenie jednej. Dokładnie. Narzuca od razu tego, że nie mogę mieć tarczy. Co nie jest dla mnie najlepsze. Jeszcze nie ma ciemnego poziomu. Teraz tylko nie czołkować. Widzenia. Do widzenia. Widzę jeszcze posiadaj, to też, jeżeli to byłby skuteczny build, to już bym dawno tak biegał. A niestety takie stałe baitowanie przeciwników, żeby nas uderzyli, jest dosyć czasochłonne. Kluczek? Ja w ogóle potrzebuję kluczek? Ej, potrzebuję, tak. Potrzebuję. O! Grałem jakbym miał tarczę. Baitowałem go. Chodź tutaj. Okej, po prostu trzeba bardziej być pewnym siebie. Zamiast czekać na ich uderzenie, to pierwszemu uderzać. Pyk. Nie można tego czy napowiedzieć. Można! Znaczy trzeba kontrolować. Chyba, że się taką szarżującą weźmie, no to... Sekundę, wziąłem ten klucz czy nie? Wziąłem, okej. Tu jest sklepik. Niedaleko. O, świetnie, kolejne. Tego dawić i do sklepiku. Szerzejące daje punkty. A, widzisz, panie. Jak masz szybce, to już tak kasy nie jest szkoda. Tylko dajcie mi jeszcze przejście. Widzenia. Teraz muszę się nauczyć na się uniki używać. Zamiast blokować. Jest fabuła, ale... Nie, w ogóle nie interesuje. To jest taka fabuła, że... Żebym ja nadążał, to bym musiał ten... jakiś artykuł przeczytać. Bo jest troszeczkę skomplikowana. A ty nikogo nie widzisz tu, tak? No cóż. Wy sobie giniecie. Wy też. A nie, kolejny scroll. A tu... Dobrze byłoby zbejtować innych. Tego zatrzymać. Okej. To wcale jest to akurat nie porządna fabuła. To jest bardzo podobne. Daj mi dodatkowy skok. Nie. Jest za to przejście. Może po prostu...
nie będę marnował czasu. Tylko sobie zginę na tym poziomie. Ale dawno tu tędy nie szedłem. Co może później tak? Czasowo nie ma szans. Czasem to nie w moim życiu jest fabuła. No to panie wiesz, jak możesz być to fajnie, jak nie, to ty odno. W najgorszym wypadku i wodów nie usuwam z Twitcha i po dwóch dniach jest wrzucone na YouTube'a. Więc zgubić nie zgubisz. Po prostu w najgorszym wypadku nie będziesz miał okazji pogadać jednocześnie gram. Follow the light. A to będzie jakieś lighty. Biał. Komu to potrzebne? W porządku. Jest sklepik. Lepsze wniki albo lepszy gwizdek? Co jest gorsze? Gwizdek. Nie ma. A oglądanie masz YouTube? I bardzo dobrze. Na gadanie przychodzisz. To bardzo miło. Ta ciemność, jeżeli za długo będę w niej, to zabija jak najbardziej. Nie one-shotuje, ale bardzo ładnie zjada pasy HP. Dlatego trzeba chodzić od światełka do światełka. I też nie można za dużo kampić przy jednym, bo się zużywają, jeżeli kilka razy się je tak na nowo naładuje, powiedzmy. Nie wiem, czy będę chciał challenge robić, powiem szczerze. To nie brzmi jak dobry pomysł. O, znowu gram jak teczą. Dlatego właśnie posiadanie szczypiec od samego początku jest dobrym pomysłem. Ale teraz muszę się oduczyć tego, co całe podejście działało. Cały czas. Ok. I fajnie. I tutaj potrzebuję klucza, przynajmniej wiem, gdzie jest wyjście. Nie miałem więcej HP. O, przy takim można akurat kampić długo. Nieskończony nawet. Chodź tu. Chyba trzeba po prostu na nich masowo nagwizdać. Przyciągnąć ich troszeczkę tu do światełka. Kusi cały czas, żeby właśnie czekać na nich i baitować. A dopiero potem się uczę, że już nie mogę, bo szybcami można tylko agresywnie cisnąć. Ale panie, wcześniej czy później będziesz miał czas, żeby ogieć te gry na Steamie. Na szczęście nie uciekną. A! Okej, buch. Tam jest, okej. Okay. Trzeba tutaj zaglądnąć. I do widzenia. Czy miałem plus 20k? Nie wydaje mi się. Ale szczerze mówiąc nie zwracałem na to aż tak uwagi, więc kto go wie. Nie chcę ani tego, ani tego. Właśnie, bo tu muszę drzwi szukać małych. Mało brakowało, bym poszedł dalej, jakby nigdy nic. Nie wiem, czy się przyda, pewnie nie. Chyba, że za tymi drzwiami jest. Małe przejście. Tutaj nic, za co mogę sprawdzić te drzwi. Okej. Okay. Panie, dziękuję.
Znaczy otworzyłem już te drzwi. Mogę cię zbejtować? Mogę cię zbejtować. I dziękuję bardzo. 15 jest spoko. A wezmę. A, nie. Okej. Okay. Jest dobrze. Jest teleport kolejny, jest nawet ten item room. Ale słaby. Okej, na one shota. Jak są zamierzeni? O, chodź tu. A, uff, zdążył. Oni to znerfią? Nie. Nigdy tego nie znerfią i będę miał 3 lata, żeby wbić w końcu ten piąty cel. Gwarantuję to. Ale za to tu jak się dostanie hita, to ładny efekt domino można poczuć w sekundę. A nie tego chciałem, come on. Chodź tu. I ciebie. I ciebie. I tu nawet 3. Uff. A, trzeba światełko. Jest światełko. A tu jest coś wyżej ciekawego. Ten poziom jest za duży. Ale może tutaj coś będzie sensownego. 4 to nie wydaje mi się, żeby było to. Podchwycili z dobra sobie to, nie? Przepraszam bardzo. O co chodzi? Listów? Nie mam pojęcia, skąd mam wiedzieć. Funkcjonować funkcjonuje. Nic o tym złego nie słyszałem. Więc zgaduję, że tak. Chciałbyś moje wyczucie na uniki mieć? I tak, panie. Nie jest idealnie. Ale bardzo dziękuję za komplement. A! Nie, skąd to się przyda jeszcze? Come on. No. Ja też bym chciał tutaj mieć tarczę, bo na niej mi najlepiej idzie. Ale to nie jest teraz optymalny build. Niestety. Kiedyś się nauczę, że go tak nie trafię. Chodź tu. Okej, tam to poczeka, bo mogę zrobić taki kryt. I taki, i taki. I one shot tego. Dziękuję. Dajcie tu. Uff, już widać było, że zjada HP. Już zjadało HP. Lutnio i tarczo? Ja nie łapię, że chodzi o refleks. Dzięki wielkie. A to akurat troszeczkę się życie zmarnowało na zależnościówkach, że można było nabić ten refleks. Kolejna kusza. I tak gorsza od tego. Idź mi z tym panie. Do widzenia. Oba w tej samej cenie, więc to nie ma znaczenia, kto jest sprzedany. Czyli tak jest całkiem jakby nowość. W cudzysłowie. Bo kiedyś trzeba było sprawdzić, kto ma jaką wartość. Znaczy oni to zbalansowali, teraz wszystkie przedmioty są w tej samej cenie. Kiedy Ice Tower? Nigdy. Dziękuję bardzo. 3? Adam. O nie! Do widzenia. Do widzenia! Do widzenia. Chyba tego nie wezmę. Rip Ice Tower.
No, jakieś przeżyliśmy. Okej, to nie ma sensu. Tu w dół. Może kiedyś haka będzie? Kiedyś będzie. Suntian. One top, one top. Więcej zielone. Bo co innego byłoby sensowne. Dajcie po prostu drzwi do... giganta. W drugi pokój. To byłoby widać. Zależy co można myśli, bo drzwi od razu widać. I te co odwiedziłem też. Haha, to mit. Chyba ciebie nie ciśni na selsy? Miło słyszeć. Ale my też jak naoglądam się streamów u kogoś, jest tak, ja w sumie też bym sam zagrał. Dajcie jeszcze raz światełko. Tu już tego nie blisko, ale tutaj pyk. Z drzwinko. Ja nie widziałem, że to jest światełko. Boi się haka, bo długie. Po części. Krótko mówiąc. Odemet, myślałem, że jakoś sensowniej to zrobię. Tego nie chcę. Do widzenia. Tego nie chcę. Okej. Okay. Tu ma niedorzecznie duży zasięg. Za 15 minut? Też spoko, panie. Ale jakie fajne za to. A ile innych fajnych rzeczy jest? Ile innych fajnych rzeczy jest fajnych, chciałem powiedzieć, więc tak. Tego nie chcę. Tutaj to jest! Ej! To miałem w ogóle mięsko jakieś? Coś pominąłem? Było mięsko. Dobrze pamiętam. Na HK easy mode, ale na tym polega HK. To jest ciężkie. Ale na tym gigancie będę ginął. Ale jeżeli rzeczywiście na nim się piąty cel dostaje, to byłoby świetnie. Przekonamy się. Kolejne szybce. Sekunda, one mają mniejsze obrażenia? Mimo, że mają 12 zamiast 9? Te w ogóle mają jakiś test, to jest tylko 20% większy damage. Nie, ja wiem, że właśnie ten. Wiadomo, że ludzie by chcieli jeszcze trudniejsze, bo przy selekcji jeszcze chcieli trudniejsze. Kusi, żeby to wziąć, bo jest lepsze i sobie zrolować później te ulepszenia, jak zrobimy. Tu nic. Ciebie też już nic nie zrobię. A, miałem u ciebie rolować w sumie. Czarny dziewiąty jest prosty. Zgadza się. Jakbyś zamrażał jakimś cudem. Podpalasz, okej. Okay. Bonus od podpalonych. I większy damage, jak jestem na full HP. Może jednego hita weźmiemy jakiegoś sensowniejszego.
Besiege, kiedyś streamujesz? Musiałbym kiedykolwiek zagrać. A jakoś mi do tego nie ciągnie, powiem szczerze. To zeskipujemy, bo to jest po prostu długi dialog. O, damit. Nie! Nie! No jest źle. Cały czas daje ten sam atak. Cały czas ten sam atak. Proszę nie ginąć, za późno. Kadet. Przestań się bić. Jak dostał z gwizdka, to troszeczkę głupio. Dawał jedyny atak, który zawsze rozwalam tarczą. F. A to podejście numer 2. Patrzcie państwo. To jest gwizdek chociaż. Miałeś coś pokazać? Co miałem pokazać? Jak ginę. Zawiodłeś mnie, Szarzyżek. Panie, nie Szarzyżek, tylko wydajemy pieniążki. To. Z sensami. A, jestem ciekawy, czy mogę to wchodzić. Bo tu mamy instrukcję teoretycznie. Tylko już nie wejdę. Ale po prostu za każdym razem mówi, że przeciwnicy mają więcej HP, albo są trudniejsi, bo na jednym poziomie będzie jeden z etap przeciwników, na kolejnych już właśnie takie ciekawsze. Na przykład ten latający nie pojawi się na jednym celsie. Jak mamy tą fiolkę pod LB po lewej na dole, koło broni, to przez bardzo długi czas po prostu po poziomach możemy sobie ją ładować, bo ona pozwala nam na healowanie się. Na trzech celsach czasami możemy ją ładować, a na tym co teraz jestem nigdy nie możemy ładować. Więc po prostu jest kilka utrudnień. Tak samo jest tak, że jak teraz mam przedmioty, to one wszystkie mają eskę. Domyślnie też były w niższych jakościach. Plus i dwa plusy też. Ale przez to, że grałem na wyższym poziomie trudności, to mogłem sobie zagwarantować, że kolejne poziomy broni są dostępne i częściej spotykane. Krótko mówiąc, im masz więcej celsów, tym więcej ułatwień ci zabierają. To jest chyba najistotniejsze tutaj. A jednocześnie dają więcej celsów, za które się kupuje przedmioty i możliwość, tak jak mówię, że są przedmioty w jakości plus 2 plusy i S. Im się gra na wyższej trudności, tym szybciej można sobie podnieść ogólną jakość przedmiotów. Bo domyślnie ma się po prostu 0% szans, że dany przedmiot będzie eską. No chodź tu, panie. Chciałbym cię chyba zobaczyć, jak giniesz. Dziękuję. No mi się pomocy też było dobre. To weźmiemy. No to jest takie już wiedza bardzo szczegółowa i zbędna. To poczeka. Co tu jest, jak się dzieje? Ciężkie pytanie, ale do pani zadaję. O, dobra, tam jest turret. Turret to zawsze spoko akurat. Możemy wyjść tak, dwóch leży, albo chociaż jeden z nich. Chmurki nigdy nie użyję. Proszę ginąć. To jeszcze na górze możemy. Nie, jedyne co jest istotne, że im więcej sensów, a mam 4 teraz na 5 możliwych, tym gra jest trudniejsza. Na poziomach ten. Pojawiają się przeciwnicy, którzy zwykle pokazywali się na późniejszych etapach. Zadają więcej obrażeń. Chciałem teleport wziąć, a on był troszeczkę niżej zamiast wyżej.
Tutaj był. I to jest tylko w sumie to istotne. Zwyczajnie to po prostu by się nazywało zmianą poziomu trudności, a tu nazwali to sensami. Wtedy dostaje się po pokonaniu ostatniego bossa. Proszę ginąć. To są... Znaczy... Mamy też selsy koło mapki, te niebieskie, albo to co wypada te czasem kółka od przeciwników. To jest waluty też w sumie selsy. Masz po prostu dwa selsy w grze. Niebieskie pozwalają nam na wydawanie, na odblokowywanie przedmiotów. Za to nad mapką, na czerwono, o tutaj nad mapką, są boss selsy, które, tak jakby nazwa sugerowała, dostajemy za pokonanie ostatniego bossa. I z tego co zrozumiałem, piąty nie dostaje się za ostatniego, tylko takiego, co trzeba inną ścieżką iść. To jest nieintuicyjne, nie wiem dlaczego to istnieje, ale... Ale tak jest. Weźmy sobie challenge room. Który nam da... To jest skoro jest ważniejsze. A to? Nie ma znaczenia. Ale tu trzeba przejść. Ale zastrzegam, że hita jakiegoś dostaniemy. Tylko jeszcze nie wiem gdzie i kiedy. Okej, to są takie. No właśnie. Przy samym końcu, dammit. A, pominąłem przycisk. Bardzo mi dobrze. Tak tu cmaniaczku. I tu mamy jakąś... Słabe. Ale lepsze niż to, co mam. Mogę robić tak. I tam powinienem się wpakować do nich jakoś. Już nie będę miał więcej po drodze tego. Dziękuję. I przez to, że mam X2 na tej broni, to znaczy, że zadaję 100% więcej obrażeń tą bronią, ale jednocześnie dostaję 100% więcej obrażeń od przeciwników. To nic specjalnego akurat. Ten jest po prostu pokój, który zawsze wygląda tak samo, zawsze ma dwa przedmioty, które pozwalają nam na sprawniejsze odblokowywanie nowych przedmiotów, których nie planuję teraz szukać. Trzeba by uciec, bo to cwaniak. O, to jest świetne. Jest zielone. Na 6 celsów, no to byłoby już niedorzeczne, ale nie ma. Fabuła się kończy na tym, jak pokonamy na 5 celsach typka, który jest tylko dostępny, jak się ma ich 5. Więc jest dostępny tylko w najtrudniejszym poziomie trudności. Chcemy... Szybce. Co innego. Szybce? Nie. Do widzenia. Tutaj pójdziemy... w dół. Zawsze zielone. Tu widać na mapce jest zaznaczone na jasno, znaczy się, że to jest pokój fabularny. Tutaj lutnia? Była tam lutnia? Ta, zginąłem w sekundę na gigancie. Dostałem 3 szoty, dlatego że dawał zawsze te lasery na środek i cisnął pociskami, które trzeba omijać. A ja z reguły to robiłem za pomocą tarczy i się nie przejmowałem zupełnie. No, Phyllis Bradman, niestety. A tutaj... Jest powód zbierać zonko? Jest powód. Dobrze mi się wydawało. Jeden melee jest akurat może być. Znaczy, bardzo by mnie zdziwiło, jeżeli byłby... Na Steamie nie byłoby moda, który jeszcze utrudnia decelce.
Bo dla niektórych ta gra i tak jest za prosta. To chcę oczywiście. Pionka mnie zabija. Po części. To tak, że pionka ładnie mi przywaliła za pół HP, ale potem już panikowałem na wszystkim. I formalnie patrzę, ostatni cios też zadała pionka, która mnie zrzuciła z platformy całkowicie. Jeżeli chcemy się czepiać szczegółów, tak. A jak pionkę jeszcze bym zwyczajnie uniknął, to ten, panikowałem przez to, że lasery typek włączał. Tych zielonych to widzę, trzeba mnie cały czas unikać. No i fajnie, łączę to ranie. Czyli już właśnie przy okazji tych małych będziemy załatwiali. Bo kuszą to oni co nie do cepienia z tego co widzę. Ale w porządku, tutaj tak. Tu odbijemy. A, myślę, że niżej spadnę. Bez żadnego przejmowania się. Tu mamy windę, prawda? Mamy. O, jeszcze jest challenge. Patrz, co ty masz w golfie. Challenge bym zrobił, jak będę miał przynajmniej 60 tych typków. Ile masz gier? Ze 3. Przynajmniej. Tu czet? Nie, ja już mam to, co chcę. Mam 419 gier? Mniej więcej. Ile masz gier? No cóż, ja płatnych to przynajmniej 0. Co fakt, to fakt. A, come on. Proszę ginąć. Tutaj to jest wspaniaczek taki schowany. O, damet. Nie wiem dlaczego, jak byłem po jego lewej stronie, nie zaliczył mi ataku po prostu. A tu chcemy szczypce. Tylko to mogę sprzedać, nie? Kupię jedną grę i nigdy już żadnej nie kupuj i będzie super. O czym ty mówisz, panie? Myślę, Iron. Fajnie, że byłeś do następnego. Tak, zrobimy. Chodź tu, spaniaku. Odemet. O, zapomniałem o tym zupełnie. No i poszło moje 60 kili. Poszło. O, to jest. No i już 420 gier? Calculated. Tak miało być od samego początku. Ciekawe, co będzie to ugrało. Oh, come on. O nie! Powinienem częściej tego używać po prostu. Nie wiem, do czego oszczędzam. Zwyczajnie w tym momencie po prostu bym już dawno użył. Tylko tu mamy więcej HP. O, 60% więcej HP. Też ginąć, dziękuję. No panie, bycie Silverem w tym, w LoLu,
jak nie mam pojęcia, ile tam jest rzęk. Ale brzmi dobrze. Nie zdążył, nawet jak pierwszy machnąłem. Czyli takiego atak jest taki szybki. To tak nieźle. No właśnie. Ile was tu jest? Co tu robić? Niżej jest tylko prąd. No panie, ale jaki procent graczy jest w prądzie? Pewnie tak 90%. Wtedy jest jeszcze żelazo. No to panie, jesteś dwie rangi, nawet trzecią rangę od dołu masz. Quality. Nie ma tu nic, do widzenia. Tu jest sklepik. Weźmiemy sobie... gwizdek. No cóż, jedzenie. Ale panie, jakbyś teraz był brązem, no to byłbyś nad żelazem, jak widać. Do widzenia z tym. Kurde. Dalej. A tu warto się cofnąć po kluczu, czy nie? Nie warto. Do widzenia. Właśnie, właśnie. O nie. O nie. Ładnie już poziom mam. Malejza. Jak to jak się grało na supercie? Najlepiej. Proszę ginąć. O! Czemu to przesunęło? Ej! Myślałem, że to było w narożniku wcześniej. Dżunglowaliście, mówisz? To myślę, że to jest bardzo dobry sposób na zajęcie sobie popołudnia. Dżunglowanie. Kadę. Będziecie mi tutaj w tarczy siedzieć. Pyk i pyk i tyle? No serio? Dobrze. Czy jesteś zmęczona? Opowiedz mi o tym. A ty się zastanawiam, czy minimalnie wcześniej nie skończyć streama niż zazwyczaj. Bo wymiękam. Ale przyjemnie się gra. I rozmawia się był ten. Wyjątkowo fajnie jest, po prostu dużo aktywnych osób. Masz to spiska. O nie ty! Za długo siedzieli na telefonie przed spaniem, no to... wyłączyć telefon i nie tykać do jama. Walnęliśmy stoję gitarę. Widzisz, to już mnie kusiło być boomerem i miałem mówić, że czy nie jesteś, czy nie za wcześnie dla ciebie na takie energetyki. Ale nie będę boomerował. Good for you. Właśnie te typki. Padło. Wyliczyli sobie średnią dawkę kofeiny i możesz nawet codziennie. Skoro tak mówisz, ja lekarza nie jestem. Więc w żadnym wypadku nie powinien się tutaj wymądrzać. A idź pani z tym. To ma być jakieś bejty. W ogóle jest sens tędy iść.
Ale może i tak tędy pójdziemy. Jak jesteś zmęczony, to koń wcześniej? Wojtek, nie martw. Zobaczymy. A! Strzela do mnie. I tyle. Ty mówisz, Krystyna. To prawda? Nie mogę powiedzieć, że nie. Za długo by tłumaczyć Echo. U nas na serwerze są same Wojtki i Krystyny, jak widać. A dobra, nie tędy. Coś jest? Prison Depths. Kusi, żeby wcześniej tam pójść po prostu. To jest fabularny. Idziemy od razu, my się będziemy tu czaić. Nie jesteś Wojtek? Też wiesz. To by się tak może wydawać. Ale jak powiem do ciebie, oj tam Wojtek nie bawisz, no to wtedy jesteś Wojtek. O czym tutaj ten Landrock mówił? Nie o tym. Acceptance? Acceptance. Removing a curse requires killing 50% less. Wydaje mi się, że o tym może mówił? Że jeżeli spadniesz poniżej jakiegoś HP, to dostanę tarczę. Też fajne, pasywne w sumie. Kusi, żeby to podmienić za któreś. Żeby o to podmienić za któreś. Przemodni z Wojtek też chyba? No chyba, że powiem do niego, oj tam Wojtek nie ma już, to jest Wojtkiem. Powiedzmy, że Krystyna to taki mem kanałowy? Inside joke, dokładnie. Przemoj z Przemem? Czy ja wiem? To jest akurat dyskusyjny temat. Dead Inside chciałbym wziąć. Tylko pytanie, czy mogę sobie odpuścić to? Nie bardzo, bo to To Dead Inside co robiło? Więcej HP. To jest fajne, żeby dojść do bossa, ale na samym bossie to już... Na razie będę się trzymał mojego builda. Najwyżej sobie wydam tego tysiaka, żeby zresetować klątwy, te mutacje przed samym ostatnim bossem. I tutaj będę się martwił. A i tak zginę tutaj najprawdopodobniej. Bo będę za wolny, żeby coś zrobić sensownego. I dostanę innego hita. To wywalić. To wywalić. O, świetnie. Masz to cwaniaku. Tam na górze. Tak by zjadł. Jeszcze dwóch mówisz. To jest jeden. Ty drugi. Okej, okay, i tego by złączył. Tak jest. I tego by złączył. A nie czuję się pewnie bez tarczy. Tak to bym łatwo przy nim przychodził. Czas zdechu. Taki był aktywny, że czasem musi odpocząć. Nie może mi takich wymagań od czatu. Może tego typa mogę łączotować. To jest niedorzeczne.
Chodź tu. O, damn it. Too fart. I poszedł. Nie poszedł! Się zdziwiłem nieźle. Uff. Trzy osoby piszące? Dla mnie spoko, ważne, że po prostu... Jeżeli chcecie sobie siedzieć w tle i nie pisać, to nie widzę z tym najmniejszego problemu. Kolejne szczypce pokażę, ale tym razem lepsze. Okej. Okay. Już po nim? Tak sobie ciupniemy. A! Chodź tu. Oj, tam Wojtek nie ma być? Wow. Okej. Okay. Teraz przynajmniej jakieś sensowne combo weszło. No i nie było jak, pozwól za szybki. Przyjdzie tu? Nie. Kiedy to przyjdzie do mnie? A teraz melee trzeba się podbić, bo to jest problem. W ogóle powodzenia. Proszę ginąć. Proszę ginąć. Uff, ledwo. Tego się pozbyć. Pozbyć. No dobrze. A! Jak już się raz zamachnął, to po prostu nie może nawet uniku zrobić. Taka to jest nietypowa broń. Świetnie. Proszę ginąć. Tylko jeszcze hita dostanę. Jeszcze dwa hity dostanę. I mi całkiem ściągnie pasek w dół. Do 10%, o ile się nie mylę? A nic tych rzeczy, co najwyżej mogłem coś sprzedać. A wydaje mi się, że to z gwiazdką może być najwięcej wartości. Sobie wyjdziemy do środka. O, to jest... Ancient Sewers. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Tu nie. Tu tak, tylko... Tak, wszystko zwiedziłem. A challenge room przy takim poziomie melee to jest zły pomysł. Każde kolce mi załatwią. Czemu ta gra jest zrobiona, że nie da się jej zrobić na jednym celu? Da się. Tylko trzeba... Trzeba machać mieczem. I czasem tarczą. Co tam było? To były ogólnie przejścia ten. Challenge roomy to mieliśmy raz. Otwierasz skrzynkę, a potem musisz przejść trochę przeszkód z kolcami. Jak najbardziej, dzięki wielkie. Zapraszamy na Discorda. Tutaj na ten moment wezmę więcej HP i... Teraz zamiast prawie całego paska klątwy, też klątwy. Melejs to mam tylko pół. Więc jest całkiem nieźle. Hand of the Night? No to jest troszeczkę problem, to fakt. I też namęczyć się troszeczkę już po nim, więc... Czasem jeżeli nie ma się pomysłu, to po prostu wystarczy odkroić innego, zgrafić jakiegoś fajnego builda i przetestuję, czy na nim nie będzie lepiej. Bo jeżeli całkowicie losowe przedmioty bierze, to może w tym być problem. Ewentualnie, jeżeli nie jesteś pewny, w jakie ten skryole cisnąć. Czy w taktykę, czy w survival. Tam jeszcze mam więcej do sprawdzenia typów. Nie polecam tylko drzwi.
Drzwi prowadziły do kanałów. To jest inny biom. A demet. Ciup to mi cwaniaczek mały. Ty jeżeli mi przejeżdżają, bo się walnie w plecy. Zdaję obrażenia. I właśnie walnę mu w plecy. Też nie wiem, ja akurat po prostu tak długo ten losowałem w sklepie albo szukałem, aż znalazłem to, co chciałem i teraz mam już build, który chciałbym utrzymać do samego końca. I to też nie jest tak, że musisz mieć dokładnie jeden zestaw. Tylko jeżeli chcesz tarczy, no to tam możesz więcej dróży dać. Jak chcesz mele, to też jest kilka podobnych. Jest kilka szybkich, kilka wolniejszych, kilka jakichś tam... Jeżeli wolisz pułki iść, to masz kilka wolnych, kilka, co ma dużo pocisków, ale bardzo szybkich i słabych. A tu masz masę opcji. Podmieniamy, bo ma więcej zielonego. Blaze. Jak najbardziej taktyka, żeby podblokować sobie rzeczy, też jest dobrą podpowiedzią. Bo być może po prostu nie masz z czego zbudować tych dobrych buildów. Na samym początku to jest duży problem. Dobrze? Dobrze. Uf. Może się uda uciec? Szybko. I tak chyba to było. Przynajmniej to wygląda, że był z głowy. Czy jest sens się cofnąć? Teoretycznie. Bo coś tam jest. Wiemy co? Nie, nie wiemy co. Ale możemy zaglądnąć. Bo mamy tu... patelnię. Ja bym już nie miał swoich szczypców. To bym wziął chętnie. Ona fajnie stanuje. Do widzenia. Słabizna. Masę niczego i drzwiczki. Zawsze spoko. To trzeba wciemno wiać. Mięska nie potrzebuje. Znaczy wydaje mi się, że teraz w sercach ogólnie trzeba mierzyć w jeden kolor. Nie wydaje mi się, żeby miało większy sens rozkładanie tak punktów, żeby mieć porówno wydane te punkciki. I Marksman Bow jest świetny, ale nie tak świetny jak szybce. Głównie w zielone. Obecnie tak samo gram. Ale nie wiem jak przy obecnych patchach, bardzo możliwe, że dalej to działa. Od zerowego do trzeciego sensa cisnąłem na taktykę. Brałem lodowy granat i... też nie, przepraszam. Brałem dwie wieżyczki. Ważne, żeby była jedna ciężka, żeby przebijać się przez tarcze. I jedna może być zwyczajna, może być ogień, to już zależy jak tam kto woli. Czy chodzę na Prison Devsy? Tak, zawsze. Nigdy nie idę z promenady bezpośrednio na Osiris. O ile się tak to czyta mniej więcej. No to jest jeden przedmiot więcej przynajmniej. Teoretycznie, jeżeli jak klucz dostaniesz, no to więcej tych przedmiotów jest.
Znaczy bez DLC, jeżeli się nauczysz dobrze tarczą parować. No tak, na spokojnie. Zielone buildy nawet bez szczypców są spoko. Bez szczyp jest. Power jest całkiem mocny. Działa na podobnej zasadzie, jest wolny i silny. Ale wiadomo, że jest troszeczkę inna liga niż szczypce. Odwet! Jak rzucasz Hendowi pod nogi to, co masz... Nie jestem pewny, o czym mówisz. O wnykach mówisz? Że to rzucasz? Bo to zadaje większe ogólnie obrażenie, jeżeli kogoś to złapiemy. Dlatego to jest bardzo opłacalne. Nie wiem, jak jest dalej, ale przez długi czas było uważane za OP. I tego nie... Po co to komu? Do widzenia. I to chcę się pozbyć, bo to na pewno nigdy nie skonsumuję. Tego ciupnąć. Do widzenia. Czy coś tu jest porządnego? Jest winda. Mam builda, nie potrzebuję tego. Kusi, ale to jest głupota. Wszystko zielone. Tam już widać są kolejne cwaniaczki. A tu co? Masę pustych korytarzy. Dostał tą skrzynię? Tak planuję. Tak planuję zrobić. I zdążyłem. Uf. Tak. Tego masz rzutować koniecznie, zanim się rozpędzi. Tu mamy Black Bridge, jakbym chciał się śpieszyć do kolejnego poziomu. I chcę się śpieszyć, bo w sumie już wszystko zwiedziliśmy. Black Bridge. I teraz zobaczymy, jak sobie z tym bossem tu radzi. Czy też będę ginął, czy nie? Poison... Okej. Okay. Powinienem go przywalić piąchą. Sekunda. Tak, powinienem go przywalić piąchą. Dzięki Edwardo za hosta. Powinienem go przywalić piąchą, żeby był zatruty, a potem dopiero cisnąć. Robimy tak. Tak. O dobra, obrócił się. Nie spodziewałem się tego. Poczekasz tu na mnie chwilkę. Come on. A come on. Nieładnie. Znowu jednego hita. Dwa hity będę miał, dobra. Już lepiej. Na prawo! Bo takie coś znowu zrobi. O demet, się wpakowałem. Już go dobijemy tu. Słabiutko, ale przynajmniej się nauczyłem troszeczkę tych szybców używać. Bo podobnie co na tym bocie będzie wyglądało. To do widzenia, to do widzenia. I skrole zawsze się przydadzą. I teraz znowu jak? Tak samo pewnie... Chyba tędy będzie prościej znowu iść przez wioskę i znowu drzwiczki w tych ciemnych poziomach. Jest sens to zmieniać? Nie, może nie. Tu już nic nie kupimy.
Wilcz, o to chodzi. O to dokładnie chodzi. Ten już mi tu będzie strzelał. A właśnie to jest problem. Tutaj wszystko jest szybkie. Albo niewidzialne. Kluczyk konieczny. Tego mogę złączyć tutaj przez to, że ostatnio walnąłem. Ogólnie jeżeli ktoś się nie kapnął, to je zachęcają, żeby... Przez to, że są te dwie bronie, żeby na zmianę nimi uderzać. I lewa ma krita, jeżeli wcześniej atakowaliśmy prawym. Dlatego na samym początku starałem się załatwić kogoś łatwego. Po to, żeby one-shotować potem mocnych typków. Dziwne, że nie one-shotowało go. Głupiałem troszeczkę. Jest bardzo źle. Save buildem. Granat lodowy, najlepsza tarcza i łuk. Tylko pytanie, na czym giniesz? I jak sobie z tym poradzić, żeby to, na czym giniesz, było kontrolowane twoim buildem? No tak sobie najpierw się zadać pytanie. Czy giniesz na masie przeciwników? Czy giniesz na konkretnym bossie? A może jeszcze coś nietypowego? Okej, teraz to znowu muszę sobie ten pasek pomniejszyć, bo to będzie tragedia. Takie combo poszło z ich strony na samym początku. Ode. Jest źle! Goddammit! Ładnie się skombowali tutaj. Nie wiem dlaczego oszczędzam skilla po prostu. Goddammit. Na ostatnim typku, wiesz, ja na przykład też często ginę na nim przez to, że patternu się nie do końca nauczyłem jeszcze. Więc jest szansa, że po prostu musisz nauczyć się jego schematów. Nie! Okej, sam zginąłeś. Tu się schowamy na sekundkę. Moja skrzyneczka. Dasz mi coś, co mi całkowicie nie obchodzi. Bo też może być tak, że po prostu sensowniej będzie, żebyś sobie sam wymyślił jakiś build. Jeżeli po prostu w danym buildzie, który ty używasz, uważasz, że jesteś za słaby albo za... Albo za wolny, chociaż z łukami to raczej... W sumie zależy jaki weźmiesz. I w zależności co cię zabija, po prostu to podmienić i... odpowiedzieć na to sensownie. No na pewno taką samą ścieżkę będę szedł. No i normalne podejście, a customarsy je nigdy nie cisnę. Sekunda. Gdzie jest ogólnie przejście dalej? Jest to możliwe? Bo i tak nie mam kluczyka, nie? Tak, nie mam kluczyka jeszcze. Fajnie, coś byłoby jakiś sklepik znaleźć sensowny. Ten był ze skrzyneczką. Znaczy, ten pokój był ze skrzyneczką. A fajnie byłoby znaleźć jakiś pokoik z jakimiś chwilami. Weź tu. Płoniesz, to szybko opadasz. To nie timelapsa usunęło sobie? Jakiego timelapsa? Nagrywałeś coś, czy to jest jakaś terminologia, co nie kojarzę? Będę mi tu strzelał jajkami jakimiś. Bo timelapsa to jest jakbyś po prostu nagrywał, a potem przyspieszał. Chyba, że co innego masz na myśli. Okej, trzeba koniecznie to odezupakować. Tak się nazywa umiejętność. Ja się nigdy tym nie bawiłem w takim wypadku.
Mam swoje ulubione buildy i tyle. To wziąć i jak najszybciej stąd znikać. Wiem, że na górze był teleport, ale wydawało mi się z jakiegoś powodu, że tak będzie bliżej. Chyba od razu jak najszybciej pójdę. Coś czuję, że jak będę szukał tych healii, to w międzyczasie zginę. I tu idziemy. Do ciemnych poziomów. Teraz wiem, że muszę po prostu znaleźć wyjście, bo koło wyjścia jest także inne wyjście bezpośrednio do giganta. O, damn it. Jestem ciekawy. Ale zobaczymy, bo tu jesteśmy już bliżej końca tego podejścia niż ten. Bliżej niż dalej. Idziemy spać? Może. Kusi właśnie. Żeby wyjątkowo przerywać tego streama wcześniej. Nie do 10 ciągnąć. Bo dzisiaj miałem strasznie męczący dzień. Ale zobaczymy. Co my tu mamy? Miejsce na kluczyk. O nie! Wszystko się rzuciło w jednym miejscu. A to już chyba wina refleksu. Zobaczymy, co tu jest. Do wyda? Myślę, że po tym podejściu pójdziemy. Też pewnie nie do wyda, tylko będę się lenił przy jakichś głupotach. Ale to już... Przynajmniej nie będę musiał ten... Myśleć, co się dzieje. Może ogólnie po prostu taki męczący dzień jest. Okej, no. Tyle dobrze, że jutro też będzie stream. Więc całkowicie źle się nie będę czuł z tego powodu, że dzisiaj nie będzie do 10 całkowicie. O demet, najlepszy skrill jaki może być. Nie liczę tego, że dodatkowy skok to tam wszystko jedno. Ja sobie siedzę, ale mama powiedzieć spać i będzie po streamie. Tak to bywa. Niestety tak też bywa. Ja tu widziałem przejście, to od razu idziemy. Pyk. W przypadku posyłki, no to i tak całkiem wcześnie. Taka musiałaś być dorosła w wieku... Ilu tam? 12 lat? Fuksiaja. Jucho. Muszę biać. Nikt nie każe? 10? 10 lat, masz rację. Bo w wieku 8 lat właśnie komunie. Idź albo jedna się, tak, tak, tak. Big Brain. Nie, to już jest raczej postanowione, że po tym podejściu... Wow. Chyba, że teraz zginę. To może jeszcze chwilkę kolejnego pocisnę, ale zobaczymy. Czyli babcian. Rozumiem, że ta poprzednia wiadomość tam jest istotna. O, świetnie. Blaze. Za sekundę przyznałem tamtą wiadomość jeszcze. I tyle. A, dostać własny pokój, no. No, smutna sprawa, ale... Co pojedziesz? Okej. Okay. Trzeba zobaczyć, co tu jest ciekawego. Koniec streama? Nie. Ostatnie sobie podejście takie zrobimy po prostu. Ciekawsze. Jeżeli dostanę hita, to ginę.
I po tym podejściu będzie koniec. Czy tylko sobie telefon zaznaczymy? Nie, to będzie szybkie podejście, więc... Więc spokojnie. A tu też jest bezsensowne przejście. Co tam, Ana? Czy mogę pomóc? Dobra. Dobrze wiesz, że nie pójdę spać. Jak zachowuje 25k, to jest po prostu ulepszenie. Tak samo jak się odblokowuje przedmioty. Powiedzcie, że jeszcze raz jestem mieczek na początku. Dobiłem do 10? Nie, ja kwestia 5 minut i wymiękam. Jeżeli będzie fajny przedmiot, to tak. Ale nie ma. Jaki to jest bonus? Jaki ty masz bonus? Masz gwiazdkę dlatego, że szybciej biegam po krytyku? Bez sensu. Dowyżaj i koniec? Dobrze. Tak więc będziemy kończyć, bo mówię, wymiękam po prostu. Jutro będzie stream. Coś na nim będzie fajnego. O ile dobrze pamiętam, Mario. Trudniejsze poziomy. Ale powinny być ciekawe. Czyli tak, że za dużo ich nie spoilowałem. Wiem, że niektóre były fajnie takie... zsynchronizowane z muzyką, że typek naprawdę mnóstwo czasu na nie marnował. A jeżeli Mario wymięknie, to będzie ta gra, o której nigdy nie pamiętam nazwy. Aż jej sprawdzę nazwę. Ale to zresztą macie na grafiku. Jeżeli chcecie ciekawe, to wszystko jest na Discordzie. Podałem tutaj grafik na cały tydzień, więc... Squareburger. Squareburger. Jakkolwiek. Dokładnie. Znaczy, zobaczymy jak dużo go będzie, nie? Jeżeli w Marię się wciągnę, to nie będzie problemu wyciągnąć 3 godziny Mariana, ale coś czuję, że patrząc jak to multi szybko się przejadało, to ten Mario Burger. Bringer tam jest po prostu Bring. Nie wiem dlaczego mi się zawsze wydawało, że to nie wiadomo jakie dziwne słowo. Czyli jest Scourge Bringer. to będzie. I Mario wcześniej będzie. Dzięki wielkie. Do następnego. Cześć. Żegnam.